Dobra, cześć. Kolejny raz i tym razem będziemy uwolnimy więźniów z Fein Lokat w kampanii Czarnego Księżyca. Tak, tutaj zazwyczaj było miasto Fein Lokat, a teraz tylko więźniów uwolnimy. No cóż. Mistrzu, nasi bracia siedzą w niewoli Bractwa Światła, musimy za wszelką cenę ich uwolnić. Troll, patrzcie, jak on fajnie wygląda. Rogi, tutaj taka, kurde, nie, to jest taki chitynowy pancerz, który ma ten troll, no ale jaki ma nohal fajny i ślina i smarki mu się leją. Genialne. Nasze informacje się potwierdziły, bracia. Czarny Księżyc szykuje się do odbicia jeńców, których pojmaliśmy we wcześniejszych kampaniach. Na szczęście znalazł się zdrajca, który ich wydał i mogliśmy się przygotować. Znamy takiej porażki, że nie zechcą się tu pokazywać. Ha! No i takie jaja. Tutaj mamy całą bandę agresywnych świń farmerów. I takich kobitek, które są złe. No i tutaj nie ma dużo tych... Ha, szczerze to naprawdę nie ma zbyt dużo... wrogów do pokonania. Myślę, że no, to uwięzienie więźniów, uwolnienie więźniów będzie dziecinną igraszką. Muszę tylko na hoblitów uważać, bo tu widzę, nawet nie ma rycerzy. No. Nie ma nawet rycerzy. Czterech hoblitów to jest najgorsze, co może mi się przytrafić. No, no to super, no to myślę, że łatwe zwycięstwo nas czeka. Wismerville hoplitów załatwi. A, i wiem, tutaj zostało mi paru orków, to prawie mogą mieć, może ich świnie nie zabiją. Dobra, ty kapłanie, wyluzuj troszkę. Dobra, tu hoplitom zostało po 40 punktów życia. No, ale widzę, że stoją twardo. A, tam jest ich więcej. No i dobra, już nie żyją. Jeszcze tam tych pozostałych wykończymy i będzie dobrze. Dobra, ci tu próbują zabić tego, ale dobra, jednak te świnie są ważniejsze, aby je pokonać. Czy przejście na drugą stronę tego dołka, że tak się wyrażę, to naprawdę taki wielki wyczyn i nie możecie sobie poradzić? Bo mi się wydawało, że to raczej nie powinno stanowić większego problemu. No, chyba wam się uda. No, a zresztą Wismerville da radę sam to zrobić na zasięg. Ha, org, osiągnąłem poziom trzeci. Mistrzu, rozbiliśmy w pył tych plugawych świetleńców. Genialne, York też się silni, to jest super, piękne. Uwolniliśmy naszych braci, to wspaniałe zwycięstwo. Nawet znaleźliśmy 500 złotych koron przy zwłokach zabitych. No. Musimy się dowiedzieć, kto nas zdradził. Martwi mnie to. Ja już wiem, a wy nie. Informować czyki, musimy się spieszyć. Trzeba jak najszybciej do obozu Czarnego Księżyca się udać. No cóż, 500 sztuk złota, no. Przynajmniej wystarczy, żeby jednostki uzupełnić, no. No tutaj, och, drogi troll, och, drodzy jeźdźcy, a resztę wypełnimy orkijskim ścierwem. Ta miniaturka zawsze jest fajna, mi się taki ork... Ten ork mi przypomina takiego, nie wiem, takiego raptora, dinozaura, bo tak tu wygląda, jeśli się nie przyjrzymy. Dokładnie, to tak dziwnie wygląda. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, obóz Czarnego Księżyca to nasz następny cel, bo czasu nie ma. Tutaj jeszcze dwie armie są losowe do pokonania. O, to będzie trudne. Dobra, myślę, że Armia Imperium to tam pyta, ale Armia Światła może stanowić problem. Perpetua. Powrót do gry. Wodzu, wróg atakuje nasz obóz. Nasi bracia potrzebują... pomocy, bo wrogowie są liczni. No nie aż tak liczni, patrzcie. Co więcej, obozowy kapłan jest zdrajcą, otworzył bramy przed wrogiem. Naprzód! Szybciej! Musimy się tak jak najszybciej naprzód dotrzeć, albo wszystko na nic. Lepiej nie rozcieczyć barona Mrok, tym bardziej Hadleatorna. Jeśli nie chcecie na własnej skórze odczuć ich mojego gniewu, pospieszcie się. Tak, i tutaj Wismerville jest całkiem inny niż za czasów, gdy... Za czasów, gdy był w służbie u paladynów, całkiem inaczej się zachowuje. No, ale ta misja jest banalna. Tam jest czarodziej, na którego jedynie należy uważać.
A poza tym tutaj mamy, no nasza armia jest w cholerę większa od armii wroga, więc nie powinno być większych problemów z ich pokonaniem. Tutaj nawet jeśli część moich gości zginie, to o, tam był ten obozowy kapłan, którego się pozbyłem. No i do ataku, no jak to pojadają. I patrzcie się, to jest olbrzym, on wali dość mocno. Jeszcze raz. Czar. Naprawdę wali dość mocno, no. I to są jeden również z lepszych jednostek piechoty. Tylko, że można ich mieć tylko czterech w armii, więc to jest dużym minusem, co prawda. No, nie ściągnął na strzała. Co dziwne, tego gościa. Dobra, i udało się. Zabiliśmy kapłana. Nie będą być większych problemów. Nas tu nikt nie atakuje. Nikt. A ten troll to co jest? To nie jest nasz troll. Jakiś losowy troll. Dobra, możesz iść tam zginąć. Ale bardzo dużo punktów życia na starcie, ma 2700 punktów życia, więc to jest duża ilość. No i co? No i wychodzi, że to by było na tyle. Co prawda tutaj orkowie niepotrzebnie stoją na murach, to mnie zawsze dziwi dlaczego. No ale cóż, i tu ten obóz mi się wydaje, no. Te, mam nadzieję, że nie przegram, jeśli mi tu jeźdźcy wtegują się do. Aha, i zabili tego trolla ci hoplici. Mam nadzieję, że to nie był mój, tylko jakiś tam cel losowy. A, chyba tak. No, przywołaj, że kurde, wampira i będzie dobrze. No i myślę, że teraz sobie już poradzą. No i tutaj również można robić sztuczki z tymi przywołanymi. Wiecie, te sztuczki, o kurde, ale padł, o których wam mówiłem. No, wiecie zresztą, o co mi chodzi, że można czarować dużo czarów naraz. Mroczni. Tak, bardzo fajny głos. Dobra, i przywoła jeszcze paru ożywieńców i już będzie, myślę, pozamiatane jeszcze tu ostatnie niedobitki. Ci hoplici tu, kurde. Szaleją, a poza tym już będzie dobrze. No i to by było na tyle. Bardzo łatwa misja, jak widać. Hoplici się o to są potężni. Już to nieraz mówiłem. Dobra, ostatni tutaj jeszcze jeździec światła przy życiu. A i tu. Aha, orkowie wygrali. I teraz będzie uciekał przed nimi godzinę. Dobra, ten już umarł, no to może przyspieszymy jakoś szybciej, orkowie. I musimy czekać aż na ostatniego, dopóki nie zabijemy ostatniego tego. Kurde. Ten. Dobra. I najgorsze jest to, że nawet muzyka została wyłączona, tak to byśmy co pośpiewali, nie? Albo coś. Zwycięstwo, natarcie o dzieło światło otwarte, zapłaci wysoką cenę za bezczelność. Jestem z ciebie zadowolony, Leroldzie Wismerilu, walczyłeś dzielnie za żarcie. Zdrajcy nie żyją, może teraz uda mi się pokonać światło. No i kasa jakaś leci? Nic, kurde. Jesteśmy biedni jak mysz pod miotłą. Nie, to chyba nie takie przysły. No ale dobra, wiecie o co mi chodzi. I tutaj oczywiście trzeba uratować Muratę przed bandytami, no a jakże. To już trzeci raz. Zabłąkany wędrowiec. Hej tam, wędrowcze. Twoja kula skóra ma dziwny kolor, ale wygląda na to, że sakiewka jest pełna. Byliśmy wdzięczni, gdybyś nam ją dał. Podróżowanie z tak dużą ilością złota jest niezbyt rozsądne. No dalej, nie stawiaj oporu, a będziesz mógł ruszyć dalszą drogę. Jesteście bardzo niegrzeczni. Moja sakiewka i złoto, w której w niej noszę, zostaną przy mnie. Jesteście tylko bandą podłych zbójców. Trzymajcie się z daleka, bo mogę was skrzywdzić. Wodzu, zbójcy okradają wędrowca i ork. Mądry to nie jest. Co robimy? Przyłączamy się do nich, czy pomożemy wędrowcowi? Nie ma to jak głupienie i grabież. No tak. Nie. Samotny wędrowiec stający do walki ze zbójcami musi być nieustraszonym wojownikiem. Pomóżmy mu. No i pomóżmy mu.
atakuje, po prostu, Murata i dość małej ilości tutaj bandytów. Najemników tak zwanych. Trole biją po 300, nie pomylić, więc problemu. Oj. Chyba, że zaatakują nam... chyba, że zaatakują nam naszych kapłanów. O Boże, przestańcie nas gonić. Boski piorun, cza. I leć tych orków, żeby ich nie zabili. Nekromanta, przywołaj, że kurde, żeście są głupi. Muszę orku. A chciałem pokazać wam, jak Murata walczy. O, widzicie, zabił wszystkich, super jest. Murata jest super. No, udało się. Dziękuję za waszą pomoc. Dzielni za zwojownicy. Z miecza radzę sobie nieźle, a napastnicy mieli przewagę liczebną. Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem samuraj Murata. O, samuraj. Pierwszy raz to wiemy. I poznajmy ich historię. Płynę na statku, który się rozbił. Od tej chwili wędruję po tym dziwnym świecie. No i... Witaj Murata, jestem Wismeril. Zostałem cię, abyś dalej przemierzał te dziwne strony. Żegna. I wtedy... I się zastanawiam teraz, czy nie wziąć. Bo w sumie Murata, jest Semuratą, ale... Jakoś nikt... Nie, on jest słaby, nie ma żadnych czarów. Z mieczem, niby zadaje duże obrażenia, ale radzi sobie... A, wezmę go. Jestem Wismeril i służę Czarnemu Księżycowi. Przyłącz się do mnie. Dobrze, przyłączę się do ciebie, Wismerhilu. Zwycięstwo, żaden nie uciekł. Nikt nam nie dorówna. Tak, orków, na pewno. Teraz złoto należy do nas. Z wodzu znaleźliśmy tylko 200 złotych kolon. I smuteczek. Ale już wkrótce złupiemy wielkie, bogate miasta. Tam się bardziej obłowimy. Tak. Tam to śmierć złowicie co najwyżej. No i to było tyle. No i zbliżamy się do końca tej lokacji, że tak powiem. I wystarczy nam tylko magistrię załatwić. A wiecie chyba, kto jest w magistrii? No chyba powinniście wiedzieć. A czy to w kampanii światła się dowiedzieliście? Powinniście od tego stamtąd wiedzieć. No i tutaj... to jak już mam tego Muratę, to wykorzystam go do jakiegoś zbożnego celu, typu zabijanie jeźdźców wrogich. No Murato? Ciapniesz go? Ciapnął go. No, nawet sobie nieźle radzi, ale teraz nawet Wismeril sobie w miarę dobrze radzi. Tak więc to nie ma większego znaczenia. To jest pierwsza mapa i pierwszy poziom wrogów. Nie ma się spodziewać czegokolwiek, że będą jakieś straty. No chyba, że tu będzie milion jeźdźców, to wtedy mogą być jakieś straty, no ale w tym pierwszym odcinku widzieliście, ile było. Były chyba 50 iluś tam, 54 jeźdźców czy iluś naraz, a to na równinie jeszcze niełatwe. No i tutaj na szczęście tylko piechota, oj to jeszcze jaka słana, o nawet nie ma czarodzieja. Murata ich sam zabije. No dobra, może na spółkę z Gorem. Tak, myślę, że Gor się przyda do pomocy. I będę tak oszczędzał moje jednostki, bo to są jednak moje jednostki. I trzeba na nie mimo wszystko uważać. A jak bohater zginie, to i tak muszę restartować, a jak jednostka zginie, to nie. No, ale za tym jednostki giną dużo łatwiej niż bohaterowie. A poza tym Gor lubi sobie poubijać światłowców. Świetlowców, czy świetliki, jak to ich nazwał ten ork tam. No i zwycięstwo bardzo łatwe. Nie wiem, czemu taka ma efektywność taktyczna. Przecież nikt nie zginął. Nie, dobra, może efektywność taktyczna, gdy walczą sami dowódcy, nie jest zbyt duża, a wojsko się przygląda, ale za to skuteczność jest bardzo, bardzo wysoka. Dobra, nic nie ominęłem. Mogę udać się do magistrii, w której spotkamy... Nie wiecie, kogo spotkamy w magistrii.
Oto nasz cel, magistria. Musimy dostać się do miasta i je splądrować. Co więcej, w służbie władcy miasta trzymają jedną z potwor naszego mistrza, Sukuba Hanleje. Tak, Hanleje. Bo ostatnio w kampanii światła ją spotkaliśmy tam w ścierwie jakimś. Nie wiem, czy w Sprawiedliwości, chyba też była w magistrii, a ją zabiliśmy czy coś. Dlatego no w końcu byliśmy w Sprawiedliwości, nie mogliśmy mieć sukubicy. Dlatego skorzystamy z sytuacji i uwolnimy ją, ale przedtem musimy zabić jej pana. Aby tego dokonać, musimy dotrzeć do podnóża wieży Magistrona. Połączmy nasze siły, Lordzie Wismerilu. Przygotuj się do ataku. Czekajcie, zbliża się emisariusz. Bądź pozdrowiony, Baronie Mrok. Lordzie Wismerhillu, Magistron zaprasza Cię na audiencję. Chcę przedstawić Ci pewne propozycje, zanim rozpocznie się walka. Twoje miasto pozna gniew oddziałów Czarnego Księżyca, ale możemy z nimi pogadać. Czarny Księżyc przygotowuje się do ataku na miasto, oddziały Imperium nie zdołają go obronić. Moja propozycja: ułatwię Wam wejście do miasta, pomogę w walce z żołnierzami Imperium. W zamian za to mój pałac, jego magiczne skarby nie staną się łupem chciwych orków. Czy jeśli pomogę wam wejść, to zostajecie moje dobra w spokoju? Nie. Co za bezczelność, zasługuję na srogą karę. Pożałujecie tej bezczelnej odpowiedzi. Tutaj jest paru demonów małych, no i sama Hanleja. I to jest magistrion, jakiś kapłan i więcej czarodziei. No i tam, widzę, z tego co widzę, to ta misja nie jest łatwa. Tutaj mamy jeszcze do dyspozycji Barona Mroka. I teraz pokażę wam, jak robi się oblężenia Czarnym Księżycem. Co to jeszcze miałem wam powiedzieć? A będzie ich chyba dużo. Co jeszcze miałem wam ciekawego do powiedzenia? Tak, nie jestem pewien, nie znam dokładnych liczb, ale wydaje mi się, że nie opłaca się po prostu. Nie opłaca się po prostu. Nie opłaca się. Czego się nie opłaca? Nie opłaca się przyjmować propozycji tego. No, kurde, magistrona, bo lepiej po prostu zarobić więcej kasy. No, to jest moja opinia. Dobra, jak się robi oblężenia Czarnym Księżycem? Ono tak się robi, że się krąży wokół murów, zabija jednostki, przywołuje umarłych. Im więcej masz nekromantów, tym szybciej to idzie, więc... tak sytuacja wygląda. To wow, bo by mi zabili Wismerhill. A tutaj dla przyspieszenia po prostu będę Wismerhillem szedł w drugim kierunku. Aby to jakoś miało ręce i nogi. Widzę, że ci niezbyt chcą ze sobą walczyć. Kurde. No, tak w ogóle mamy tam Barona Mroka jeszcze. No to potrwa trochę to oblężenie. No dobra, ci już uciekają. No, i możemy iść dalej. Ogólnie Baron Mrok to jest taki odpowiednik, tego Parsivala, z tym, że jest jednak dużo, dużo od Parsivala słabszy niestety. Tak więc jeśli mamy wybór, no polecam Parsivala. Po prostu, nie mamy wyboru, po prostu, o, jak pamiętacie, Parsival miał dwa ataki, jednym było taranowanie, drugim było, co tam było drugim atakiem, drugim było ścięcie tym swoim świętym mieczem. Problem z Baronem Mrokiem jest taki, że on również ma dwa ataki. Jednym jest taranowanie, drugim jest ścięcie mieczem. No i niestety ścięcie mieczem nie działa tak dobrze, jak byśmy tego chcieli. Po prostu... Po prostu co? Dobra, myślę, że wystarczy tyle ich zabić. Po prostu
Również Baron Mrok ścięcie mieczem działa bardzo dobrze, ale jego ten no jego jaszczurka, bo on jeździ na jaszczurce takiej, co jest ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe. Tylko że na tej jaszczurce niestety zdarza się, że ona się tak, jak ma kogoś ugryźć, również zadając obrażenia, to ona tak się macha. Koń Parsifala gryzł lepiej. Tak i dobra, teraz może opowiem, co tak naprawdę się tu dzieje. Chodzę wokół murów, zabijam łuczników, oczywiście nie tracąc przy tym nikogo ani nic, a przy okazji przywołuję sobie armię nieumarłych, która mi pomoże z walką z Czarnym Księżycem. O, i co dziwne, co ciekawe, wreszcie się zdecydowali, aby ruszyć Swet Dubska, obrońcy magistry. Nie wiem, czy dlatego, że aż że doszedłem w to miejsce, czy z jakiegoś innego powodu. No, tak czy siak zdecydowali się ruszyć. No. No i tam widzę, że ktoś odwołuje. Jakieś demony? Co? Skąd by się tu... Aha, i co ciekawe... Aha, jejejejejej. I tu jest błąd, że nasze nieumarłe wojsko bije się z demonami. To jest dosyć śmieszne. Zważając na sytuację. Ale dobra, no. Tutaj najgorsi są czarodzieje. O dobra, widzę, jeden już padł. Jeszcze drugi i będzie wszystko z głowy. O, gratulujemy Bismarillu, rozwaliłeś bramę. Tak, oblężenia nie są zbyt interesujące. Nie chcę wpuszczać za bardzo tutaj... nie chcę wpuszczać za bardzo... tego, no... tego nie Barona Mroka, tylko... No, nie, dobrze, Barona Mroka, bo... Baron Mrok ma takie problemy ze sobą, że czasami... o, że właśnie ten czar działa na niego bardzo dobrze i może go nawet zabić. Dobra, zabijmy tego maga. Nie krowę Wismerhill. Wismerhill zabił krowę i tak, bij w żywiołaka, ty debilu. To naprawdę... O, dziękuję. I teraz już misja staje się całkowicie prosta, no bo... Tylko jakby ci wampiry nie walczyli niepotrzebnie z moimi wojskami, tylko z przeciwnikami, byłoby nam dużo łatwiej. No, a tutaj nawet dostaliśmy parę orków. Tak se... na pomoc. Cieszę się, że pozbawiliśmy Jarzyba Magistrona, drogi Wismerhillu. Ciągle brakuje ci doświadczenia w wielu sprawach, ale przekonasz się, dzięki mnie nauczysz się wielu wspaniałych rzeczy. Na przykład mogę cię zawić, jeśli będziesz chciała. Kurczę, szkoda, że walczą z moimi tymi. Dobra. No i chyba ten chorąży to ostatnia jednostka Imperium w tym mieście. Czy coś jeszcze? Czyżby ten żywiołek, czy coś jest nie tak? Coś jest nie tak. Aha, jest jeszcze jeden żywiołak. Gin. Dobra, zginął. No, jednak żywiołak. Zwycięstwo, dolne miasto jest nasze, oddział Imperium dziesiątkowane. Teraz niech orkowie nacieszą się grabieżą. Ten dzień był dla nas szczęśliwy. Tak, tutaj obrazek Hanley. No, niezbyt zachęcająca ona jest, ale jak się później okaże, będzie fajnie. I 3,5 tysiąca sztuk złota. Nie wiem, ile byśmy mniej dostali, jeśli byśmy nie grabili Magistriona. No. I tutaj musimy, a może byśmy go po prostu zdradzili, że no, no, zostawimy ci wieżę, a jakby przyszło do tego, a wiesz co, żartowaliśmy. Dobra, tak czy siak, jedziemy do wyroczni. Lordzie Wismerhillu, dowiodłeś co mięsno, mięso, no. Męstwo, odnosząc zwycięstwo podczas tych pierwszych bitew, Miss Hazelton nie myli się do ciebie, bo jak mógłby się mylić? Tak, i tutaj zamaskowany. Ha, teraz jeśli się przyjrzę jego portretowi, wreszcie widzę naprawdę hełm, tutaj bródkę i ludzką postać w nim. A tak zazwyczaj to po prostu na pierwszy rzut oka to jest taki słoń. Bo popatrzcie, tu ma ucho, tu ma oko, a tu ma trąbę. Widzicie?
Ja zawsze go tak postrzegałem jako słonia, a tu rzeczywiście ma tutaj hełm, tutaj ma przyłbicę, znaczy ten przesmyk na oczy, no. A zawsze uważałem go za tego. No, mniejsza. Chcemy, by cień czarnego księżyca się rozprzestrzeniał. Zapanował także w tym rejonie. Właśnie tu znajduje się wyroczne. Nasz mistrz ma nadzieję, że stwarzając zagrożenie w tym rejonie, zmusimy Imperium do przesłania większej ilości wojska. To osłabi ich przed wielką bitwą, do której się szykujemy. Bitwa pod Carot, tak? Będziesz musiał udać się do wyroczni, by dowiedzieć się, jakie jest twoje przeznaczenie. Co więcej, według naszych szpiegów i różnych pogłosek, Bractwo Światła zaczęło wykazywać dużą aktywność i militarną, i dyplomatyczną w tym rejonie. Musisz to wyjaśnić, tak pamiętamy, smocze książęta. Będziesz musiał też przeprowadzić negocjacje z krasnoludami w sprawie zakupu broni i machin oblężniczych po najkorzystniej cenie. Nie, bo coś jest do bani. Nie są zwolennikami Czarnego Księżyca, ale jestem pewien, że złoto uciszy ich skrupuły. Teraz powrót. Pozwól się prowadzić Hanley. Jestem przekonany, że będzie doskonałym doradcą. Zobaczysz, mój miły, spodoba ci się. Poprowadzę cię do wyroczni przez legendarne Królestwo Wielkich Robali. Kurczę, ile gadania, chyba najwięcej. Nie dość, że Baron Mrok, tyle gada, to jeszcze Hanleya. Na pewno będziesz chciał dowiedzieć się więcej o tajemniczych smokach i ich sługach, smoczych książętach. Strzeż się, bo wejście do ich królestwa jest pilnie strzeżone. Nie jeden zginął, próbując dostać się do środka. Udaj się w kierunku smoczych przełęczy, dowiesz się tam więcej. Gdy tam dotrzesz, tak jest. Jest i tutaj Wismeril, tutaj oddziel sprawiedliwości, oddziel światła, dużo smocza przęcz, zamek smoczych książąt. Można się tam tylko dostać przez smoczą przęcz. Niestety, Garundel. Nasze stosunki z krasnoludami są napięte. Brakuje nam pieniędzy, by kupić od nich. Mamy dużo. Machina oblężnicza. Musimy zaczekać. Lepiej udać się do wyroczni. Midrow. Lordzie Wismerhillu, w tym rejonie walczyliśmy przeważnie z siłami światła. Dlaczego mielibyśmy atakować miasto należące do Imperium, które do tego jest dobrze bronione? Najpierw załatwmy sprawy ze światłem, a potem do Midrow. I tam jest wyrocznia, a tutaj są jeszcze oddział krasnoludów, oddział. Tam są chyba bandyci albo olbrzymy dzikie. No i nawet elfy. Od cholery jednym słowem, więc czekajcie na następny odcinek, w którym będzie dużo rzeczy takich się. A to jeszcze skoczymy sobie, myślę, że na zakupy jakieś. Garnizon, myślę, stadninę, hutę i takie rzeczy podstawowe. I już nie ma pieniędzy. A, jeszcze bardzo, na drugi poziom. I jeszcze bardzo podstawowa rzecz. Zły zapał. Moc złej mana. Wielkość złej mana. Tak, to są genialne. O, i odebranie życia, czyli to jest zniszczenie. Zresztą wiecie, ten czar, który u imperiali, u światłowców kosztował 1250, czarodziej światła. No, ale widzieliście, jakie to. Aha, nie wybudowało się? Nie. Widzieliście, jakie śmieszne te zapał złej mana. Genialne. Coś mi tu nie gra. Chciałem garnizon większy. Mogę garnizon większy? Nie mogę większego garnizonu. No to nie, to nie. Myślałem, że się da. No dobra, ale dobra. To mamy z głowy, tu mamy z głowy. Dobra, i myślę, że trochę złota sobie zostawię na uzupełnienia, bo może być ciężko. No i to by było na tyle.